Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ponownie jesteśmy u kolegi Krzysztofa Pietrasa z oddziału PL066 Nowe. Kolegę Krzysztofa odwiedziliśmy już kiedyś i obiecaliśmy, że zobaczymy, jak idzie mu w sezonie lotowym. W oddziale Nowe, tak jak już mówiłem, PL066, jest to oddział liczący, ilu hodowców macie? 100. Kolega już po trzecim locie, z tego co wiem, jest na pierwszym miejscu, tak? Także o tych sukcesach, które odnosi, powie już sam kolega nam. Proszę bardzo. Witam wszystkich hodowców. Tak jak tutaj pan wam tutaj powiedział, że jesteśmy po trzech lotach. Aktualnie właśnie po tych trzech lotach zajmujemy pierwsze miejsce. Gołębie. Jak widać, akurat do wdowców nie będziemy dzisiaj wchodzić. Tak, żeby nie przeszkadzać im, nie stresować. Mamy dzisiaj piątek, jest godzina 16, akurat planuję około 17 wywieźć się na trening jeszcze dzisiaj. Jutro mamy koszowanie na lot 330 km z miejscowości Millersdorf. Będzie to lot łączony razem z Stargardem Gdańskim, także sporo głębi to będzie. Tak zobaczymy, no warunki akurat z tego lotu na moją pozycję tutaj nie są zbyt sprzyjające, no ale głębie są w formie, także podejrzewam, że coś tam powinno uderzyć. Ale te loty, które teraz były, to były dla Ciebie też sukcesem zakończone, tak? To znaczy pierwszy lot można powiedzieć był taki trochę szarpany, bo nie wzięliśmy tutaj zbyt dużo konkursów. Na 75 wkładanych było tylko 17 konkursów, no ale w pierwszej 12 w oddziale było naszych 10 głębi. Także można powiedzieć, ta pierwsza grupka tak się urwała, reszta już tak to potem było trochę szarpane. Drugi lot już zupełnie inaczej wyglądał. Mieliśmy praktycznie, można powiedzieć, najlepsze skupienie w oddziale. Z 85-30, tam ponad 30 bodajże 5 było w konkursie. Także to nie było też najgorzej. No a ostatni lot tydzień temu, to można powiedzieć, hodowca nie przedobrzył, tylko trochę ptaki przedobrzyły, bo za dobrze się sypały i mi się na dachu tutaj właśnie nie chciało, bo było tak, że dwa usiadły idealnie, był 6-7 gąb w oddziale. Następne 4 się pokazały 2 minuty po nich, ale niestety jak się 4 pokazały, to zaczęły się pokazywać też następne i te ptaki się tutaj bały usiąść. Jak widać, naokoło są same drzewa, także jak tutaj za drzewami wyleciał jakiś gołąbek, one się po prostu bały usiąść i trochę straciły na tej piątce. No i piątka była dopiero 3 po, ale w minutę było wbite 11 sztuk i za 2 minuty następne 15 gołębi wbite w minutę. Także tych się gołębi tutaj trochę rozbierało, no ale z pierwszego miejsca nie spadliśmy, także... Teraz pierwsze miejsce po trzech pierwszych lotach. Po trzech lotach. Teraz się loty, tak jak kolega powiedział, tutaj w oddziale zaczną już troszeczkę dłuższe. Zresztą jak w każdym oddziale w Polsce, te loty począwszy od czwartego i kolejnych są już niestety na większym dystansie i będzie ta rywalizacja, że tak powiem, bardziej spektakularna może. Dokładnie. Teraz jeszcze loty, tak jak mówię, te pierwsze loty takie szarpane są, ptaki nie są rozleciane, także każdy go, można powiedzieć, walczy o swoją pozycję, a jak te loty już są im dalsze, tym te ptaki bardziej też grupowo lecą, bardziej zwalcie, także no... Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Teraz 500, potem 2 500 mamy. Upały zapowiadają, także no, takie akurat warunki zawsze lubiłem, cięższe. Do wdowców nie będziemy wchodzić, tak jak kolega zaznaczył, nie będziemy ich stresować, ale tutaj gołębie młode, zdaje się, tutaj kolega ma dość dużo. Tutaj zobaczymy je, o, tu widzimy. Jest w tej chwili około 60 młodych. Może wyjdziemy z boku, żeby pokazać. Już je przygotowujesz też? Nic, młode tutaj nic, tak jak widać. Sobie stoją. No to tak jak tutaj widzimy, o, pełen dostęp, w ogóle niesprzątane, tak jak wcześniej wspominałem. Tak, słoma. Słoma. Tak. Nawet ile tych młodych tutaj masz? Młodych około 60 tutaj jest. Jeszcze około 20 będę miał do przełożenia i to będą wszystkie młode. Także tymi młodymi w tym sezonie do oczy, no. One są tylko tutaj teraz w gołębniku i ewentualnie wychodzą sobie na wolierę, tak? Dokładnie. Tak, oblotu żadnych nie robisz, nie wypuszczasz ich jeszcze. Są wypuszczane, zawsze wypuszczam, jak pod wieczór staram się wypuszczać, tak około godziny 18. Z rana nie mam czasu, bo 7 akurat zawsze do pracy muszę jechać. Także z rana sobie tylko stary obskoczę tutaj gołębie, wdowcom zrobię oblot. No i wtedy wieczorem, jak obloty pokończę wdowców, to wtedy dopiero młode wypuszczam i tak 2 godziny mają luzu. Także mogą sobie robić akurat co chcą. Tak? Nie, przypomnijmy jeszcze tylko, że te młode gołębie, które tutaj mamy, to są z tych gołębi, o których w pierwszym filmie rozmawialiśmy. To są te gołębie głównie chyba Van Lim de Prut, tak? Tak, de Klaki. Dokładnie. A teraz te, które tutaj siadały z tych lotów, te pierwsze, to z jakich raz były? Tych, co właśnie znaczy, też? Nie wiem, czy tam, to znaczy w pierwszym filmie, co prezentowałem takiego gołąbka, który mówiłem, na 10 wpadłem na 9 konkursów. W tym roku akurat myślałem, tak każdy mówił, że zostanie zauroczony, jak był nagrany film, mówię, to w tym roku nie poleci. W tym roku ten gołąb akurat był pierwszy na pierwszy z pierwszego lotu, trzeci z drugiego lotu i pierwszy z trzeciego lotu, także... A, i to przypomnij, jaki to jest gołąb właśnie? To jest Pitmanders czysty. Czysty Pitmanders. To jest czysty Pitmanders, także z tych gołębi super też lecą. I z tej właśnie mojej pary, co mówiliśmy, taka żelazna, po której żadnego gołębia nie zgubiłem. Ojciec właśnie tam pochodzi od pana Henryka Erona. Także z tej pary mam 3 dwulatki, 2-3 dwulatki mają po 3 konkursy komplet, jeden ma 2 konkursy. I mam z tej pary 5 roczniaków, no i niestety jeden roczniak mi kurczę się zawiesił, bo przyszedł z pierwszego lotu po tygodniu, tylko że skrzydło mu opadło.
i prawdopodobnie coś ma zerwane, także go można powiedzieć już ma po sezonie, tak? A najbardziej tak z wszystkich na niego liczyłem. Także no zobaczymy. Cztery są, żadnego jeszcze ptaka pewnie nie zgubiłem. Jeden roszak też ma komplet konkursów 3x3 z tej właśnie pary, także no zobaczymy, a tu akurat siedzi. Bo pokażmy. Niebieski, go. Niebieski ten. Tak. To jest akurat. To jest akurat gołąb z tej mojej pary, super. Pokażmy. Te ptaki wszystkie tak. Takie same są. Krótkie dziobki. To będzie samiczka akurat. Takie samiczki, takie krótkie dziobki. Mocne są praktycznie gołębie. Głębokie. Zobaczymy, tak? Współpraca jeszcze jest tam, bo rozmawialiśmy, współpraca z kolegą Wudzikiem się układa. Tak, korzystasz tak. Z rad jego? Wszystko, tak, dokładnie. Także. Tutaj jak widać, młode nawet nie dostają, nie są karmione w karmidle. No, tak jak widać, mogę zaprezentować, jak tak, pokażmy. Jakie tutaj młode karmy. Karmą, którą można zobaczyć. Taką karmę akurat młode dostają. Co to jest za karma jakiej firmy? Florna Simrowca. Florna Simrowca. Jest a preparat, jakieś dodatki stosujesz jest tutaj? Jest tutaj akurat sam olej omega 3 z Farmvetu. I ten olej podaję młodym 2 razy w tygodniu. Także mutki, a teraz akurat wszystkie nam uciekły. Przepraszam. Ja odejdę trochę dalej. Wszystkie nam uciekły. Patrz. Wszystkie nam uciekły. Ale już pomału przychodzą. Młode, jak się staram, zawsze karmić to tylko na ziemi, żeby one te wszystkie bakterie połapały. Wtedy można powiedzieć, że ten młody jest bardziej odporniejszy. Tak jak widać, pokazywałem tu statystykę. No. Zobaczmy, jak sobie woda jedzą. Patrz. Czyli udało się na dzień dzisiejszy, udało się na razie odpukać sukces z poprzednich lat, powtórzyć w miarę. Znaczy drugi sezon dopiero lecimy, tak? Tak. W zeszłym sezonie leciliśmy, nie mieliśmy w ogóle 50 typowanej, także ta 50 była taka, jaka była w oddziale, ale z całości byśmy na trzecim miejscu w oddziale po 14 lotach. W tym roku po tych trzech jesteśmy na razie na pierwszym locie, przez 3 loty nie zgubiliśmy w sumie 3 gołąbki. No i niestety z pierwszego lotu siadł mi 3 latek i to tak praktycznie... Aż tam się zbytnio wierzyć nie chciało, żeby on tak zginął z przyczyn naturalnych, czyli z tego powodu, że po prostu nie trafił do domu, tylko podejrzewałem, że coś tam się stało mu na trasie. W zeszłym roku ten gołąb miał 9 konkursów też na 10 wkładnych właśnie, kilka dyplomów zdobył, no ale jak to loty, różnie bywa, nie wiadomo co się stało na trasie, no i poroczniaki no takie zginęły, które też liczyliśmy. No i niestety przed sezonem lotowym, tak jak widać u nas warunki nie są sprzyjające do oblotów i 7 gołębi mi działaczą, z 50 jeszcze akurat to wszystkie były. Także. Akurat jeszcze tą samicę mi wziął, co prezentowałem, która miała 5 pierwszych nagród w sekcji, jaszczurek ją akurat wziął. Tak samo ta samica, która była druga w rejonie w maratonie, niestety jaszczurek przed sezonem też wziął. Także można powiedzieć, że te super takie plaki, które w zeszłym roku się wykazały, to już 3 sztuki poszły. No ale niestety, no ale mamy... Ale w młodych gołębiach nadzieja jest też. To jest właśnie syn tego gołąbka, który w tym roku na 3 wkładania, 3 konkursy, z pierwszego lotu pierwszy. Ten taki... Tleniony. Taki ojciec, dębowy. Dębowy, dokładnie. Ojciec jego jest taki sam właśnie. On na filmie ostatni był prezentowany. Także... O, tu jest jeden roczniak. Można powiedzieć, że to jest taka mamka ich. Ten taki większy. Tak, dokładnie. On jest ciemny, taki dokładnie. Nakropiany. Tutaj zawsze co roku specjalnie takiego trika robię, że wrzucam najbardziej swojego takiego roczniaka, który jak wchodzę do gębnika, zawsze do mnie przychodzi, wtedy młody z niego biorą, po prostu się przyzwyczają, nie czuję takiego strachu, tak? Pierwszy wychodzi naprzeciw, także... A tam jest druga taka mamka. Roczny samczyk, one wtedy na przykład wypuszczam na oblot, samce nie są w parze, także one się ciągle trzymają blisko domu i te młode po prostu nie odchodzą mi nigdzie. Rozumiem. No nic, dziękujemy na razie i życzymy sukcesów na kolejnych lotach. Jak również przyjdziemy kolegę odwiedzić już pod koniec sezonu. Zobaczymy, czy się też tak kolejne loty będą pozytywnie układały. Także jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia. Dzięki wzajemnie, pozdrawiam. Serdecznie witam hodowców. Chcieliśmy teraz zaprezentować jednego gołębia na sprzedaż z hodowli od kolegi Krzysztofa Pietrasa z oddziału 066 Nowe. To jest gołąb, jak tu widzimy, niebieski. Iloletni to jest gołąb? Jest to gołąb roczny. Roczny. Więcej o nim powie kolega. On jest na sprzedaż z takich pewnych przyczyn, o których kolega powie właśnie. Proszę bardzo. W wcześniejszym filmiku mówiłem, jest to akurat gołąb z mojej najlepszej pary, który niestety z pierwszego lotu nam się zawiesił, wrócił po tygodniu, ale z opuszczonym skrzydłem. I ten gołąb, tak jak widać, jest akurat jeszcze w 50 był typowany na niego. Pokażmy go jeszcze skrzydełka, jak on wygląda. Najbardziej tak. Liczyliśmy na niego. O, tak gołąb on wygląda. Gołąb ten w zeszłym roku jako roczniak zrobił 3 konkursy na 5 wkładań. Także był dosyć dobrze zapowiadającym się gołębiem, no a w tym roku niestety pierwszy lot mieliśmy dosyć ciężki. Było zimno, tak jak wszystkich oddziałach. Ale w rozpłodzie u kogoś może mieć ktoś z niego duże pociechę. Powiedzmy to, też jeszcze jego rodzica, z jakiego gołębia on pochodzi. Dokładnie, to jest właśnie z mojej najlepszej pary. Ojciec jest
czysty gąb od Henryka Rona, który przez 3 lata zrobił 13 konkursów i okazał się również wyśmienitym rozpłodowcem właśnie u pana Rona, który siedział tam u niego 3 lata. Powiedz, jaki numer miał ten gołąb? 320. PL078, 2001 rok, 320. Matka tego gołębia to jest czysta Jeb Cohorn, również od pana Henryka Rona. Ona się znajduje akurat na stronie internetowej pana Henryka. Jest ona z 2003 roku, ciemna. Także no jest to można powiedzieć trzon mojej hodowli, tak? Bo w tym roku z tej pary już mam uchowanych 6 młodych. W zeszłym roku mieliśmy 5 młodych uchowanych. I się sprawdzają. Dokładnie. Mam 3 dwulatki z tej właśnie pary, właśnie jego bracia. 2-3 dwulatki mają po 3 konkursy, jeden ma 2 konkursy i 5 roczniaków łącznie z tym, tak? Tylko że ten niestety uszczerbek ma taki, że on nie może, no taki oblot nawet na oblocie, tak ciężko go oblatać. Także no, z tych przyczyn właśnie to akurat jesteśmy. Także no, ja do rozpłodu na pewno rzucać nie będę, bo za dużo tego do rozpłodu mam, także... Ale się podzielić można z kimś, także istnieje możliwość nabycia wartościowego gołębia, no, sprawdzonego, który jak się nazywa pochodzi też z dobrej hodowli. Kolega Henryka Rona to wszyscy znają, nie trzeba przedstawiać. W maratonie hodowca ten w zeszłym, kilka lat temu, dokładnie, bardzo wysoko jest klasyfikowany. Brat w zeszłym roku tego gołębia jako roczny na 7 wkładań zrobił 7 konkursów, był pierwszym lotnikiem sekcji. Zrobił również tam kategorię A pierwszą. Także no, ale w oddziale, nie? Nigdy wyników akurat nie składaliśmy. Także no, to są to ptaki bardzo dobre. I praktycznie mamy po tych dwulatkach roczniaki, które tutaj siedzą. Mogę nawet później, jak w następnym reportażu, coś pokazać jego braci. Także w krzyżówkach i w różnych barach, także wszystko. Także dziękujemy bardzo i zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.gieldagolebi.pl. Do zobaczenia.